komunikacja. Komórkami, aparatami i kamerami kręcimy nasze podróże oraz nasze życie za granicą. Jest to fajne, to przyślijcie to do Polonii w Komie. Polonia jest w Komie, w twoim domu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na łodzi, na jachcie. Będziemy teraz pływać przez najbliższe co najmniej kilka tygodni na tym właśnie jachcie. Nazywa się Escondido. Jesteśmy teraz na Lomboku, na północy Lomboku, w zatoce Medana Bay. My jesteśmy na tej łódce w formie jachtostopu, czyli tak jak jest autostop. Na pewno pojawią się pytania, skąd znaleźliśmy tą łódkę. Jest taka strona findacrew.com. Tam można się zarejestrować i szukać łodzi. Jak wypływa się, to może da się wysiąść za kilka godzin, może za kilka dni, no w zależności jaka jest trasa. Przy autostopie no to właściwie nie ma znaczenia, kto jest kierowcą, bo to jest kwestia kilku godzin. Nie musisz rozmawiać, nie musisz z tą osobą przebywać, po prostu cię podwozi i to wszystko. Na jachtostopie jest trochę więcej problemów, bo no w pewnym sensie można to nazwać, trzeba trzymać trochę bliższe relacje z tą osobą, no, trzeba w pewien sposób żyć, no bo no tak trzeba nazwać to, co się dzieje na łodzi. Mamy tutaj ograniczoną przestrzeń, łódka ma 12,5 metra długości. Idzie się po prostu do takiej mariny, szuka się łodzi, mówi się dzień dobry, pyta się, czy mają może wolne miejsce, bo jesteśmy zainteresowani jachtostopem, czy może potrzebują kogoś do załogi. No bo jak się płynie kilka dni non-stop, no to w dwie osoby jest to dosyć męczące, więc często ludzie potrzebują kogoś do załogi, kto ich po prostu no, odciąży od codziennych spraw, czy na przykład Kasia jest kukiem, gotuje. Dzień dobry pani kucharko, co mamy dzisiaj w menu? Dzisiaj na obiad jest vegetarian curry. Wow. Na kolację dzisiaj będzie zupa kukurydziana. Wszyscy chwalą Kasię bardzo, ja nie smakuje. Tak, się śmieje, że będą brudzić 10 kilo po rejsie. Nie, ja nie gotuję jakoś tłusto, tak? Mało Katarina. Po prostu no, zwykły żeglarski dzień. Pływanie, stawianie żagli. Z jednej strony nuda, z drugiej strony jak ktoś to lubi, to jest to ciekawe. Tam właśnie stoi nasza łódź. Jesteśmy teraz na lądzie. Paul nas przywiózł pontonem. Tutaj jest taka restauracyjka mała. Jedliśmy śniadanie właśnie. Jest ten katamaran. Jest na nim dwójka Polaków. Takie starsze małżeństwo, tak dobrze po 50, około 60 nawet. Pływają już 5 lat. Pływali po takich rzeczach, po takich miejscach, że po prostu wow. Kupili sobie łódkę na Karaibach. Potem pływali przez Panamę. Już nie pamiętam, no po prostu byli wszędzie. Wiem, że teraz będą zmierzać w stronę Oceanu Indyjskiego, Malediwy. W każdym razie dzisiaj do nich przyjeżdża para kolejnych Polaków, więc generalnie będzie dzisiaj Polish Party chyba tutaj. Kupka Polaków w jakiejś małej mieścinie, może być dzisiaj wesoło. To jest łódka sąsiadów, Seafory. Jest trochę większa i pływają tylko w trójkę na takiej wielkiej łodzi. Amerykanie naprawdę mają wypas. I kolejna łódka polska. Katamaran już odpłynął, a tutaj druga polska łódka. Jest Bartek z Anią. Bartek z Anią. Pływają od, znaczy on pływa od 12 lat, a nie 3,5. O, po prostu jak opowiadali, to ja szczęka to nawet nie do kolan, po prostu nie wiem, gdzieś mi się utonęła, utonęła. To jest niesamowite, co oni opowiadają, naprawdę. Smile. Jak woda? Ciepła. Ciepła woda? No, ale dzisiaj zachód słońca będzie tutaj piękny. Pięknie wygląda. Kapitan raczy nas trunkami.
a tam daleko płynie Roger.